O Uberze. Słuchajcie, Uber odpalił teren Nowe Miasta. Mam już pierwsze informacje z miejscowości Purmerend, że nawet w tej miejscowości Uber delikatnie zawalił sprawę z promocją, z gwarantowanymi pieniędzmi, którymi pisał, bo dość ludzie twierdzą, że dość niejasno to zostało napisane, dlatego że trzeba odbyć jeden rejs, jeden kurs na godzinę, żeby otrzymać 13 euro lub od godziny 16 do godziny 20, żeby otrzymać 34 euro za jedną godzinę bycia online, no trzeba wykonać jeden rejs. Jak się okazuje, ludzie z Purmerendu donoszą, że w dniu wczorajszym, co niektórzy zrobili dwa, niektórym się nawet udało trzy rejsy zrobić. Więc trochę fucktapowe pieniądze. Ale jak na razie, no wiadomo, Purmerend jest otwarty, więc zobaczymy, co tam się będzie działo. Będziemy to śledzić. W każdym bądź razie nowe bonusy pojawiły się po aktualizacji najzwyczajniej w świecie aplikacji. Boosterów się pojawiło troszeczkę więcej, czyli tych procentowych boosterów. Warto sobie zajrzeć na aplikację. Dostałem też parę maili, które będę rozgryzał później po transmisji za około kilkanaście minut, bo widzę, osób nie przybywa, więc najzwyczajniej w świecie nie będę go za długo ciągnął. Jeśli chodzi o dalsze bonusy, doszły nowe miasta, jak gdyby z bonusami. Utrecht znowu się uaktywnił z godzinami gwarantowanymi. Tyle, że przelicznik w Utrechcie jest dwa rejsy na godzinę, co jest dość uciążliwe. Jeśli chodzi o Alpen an der Rhein, tutaj czekam na informacje od osoby, która tam jeździ, jak to teraz tam wygląda, a nie ukrywam, że w nowym tygodniu no będziecie zaskoczeni, dlatego że wyjeżdżamy z tej wiochy tutaj Amsterdam, Zandam i okolice i będziemy podążać albo w kierunku Alkmaar, albo w kierunku Alpen an der Rhein. Ten Alpen an der Rhein jest o wiele bardziej tutaj wymagający, bo to jest około 50 km jazdy w jedną stronę, więc może być bardzo, bardzo ciekawie. Ale pokażę Wam, jak tam się pracuje na boosterach, jak się zarabia na boosterów i no, niektórzy z Was mogą myśleć, że najzwyczajniej w świecie słabo jest, tak? A to nie jest tak do końca słabo. To jest dość ciekawie. Tam jest dość ciekawie. Więc będziemy to pokazywać. Pędząc dalej, odnośnie Ubera, nie dość, że będziemy Wam pokazywać, jak się pracuje na boosterach, będę się starał robić tego live'a. Któregoś dnia, myślę, że to może niedziela jednak zostanie, że zrobię live'a podczas pracy na Uber Eats, żebyście mogli śledzić i zobaczyć, jak się pracuje na Uber Eats. Tak naprawdę, wiecie, no, obserwować, nie wiem, może lubicie podglądać, więc będziecie mogli popodglądać. I oczywiście będziemy sobie to robić. Pędząc dalej, jeśli chodzi o manifestację dnia jutrzejszego, jak już mówiłem na początku, jest to pod znakiem zapytania. Jeszcze rano spróbuję się skontaktować z osobą, która poniekąd to gdzieś tam organizuje. Nie wiem, może ostatecznie pojadę już w ciemno, zobaczę, że tam faktycznie ktoś dojedzie z polskiej narodowości, z tej grupy, z którą gdzieś tam miałem kontakt, ten kontakt się urwał. Czy ktoś się tam pojawi na najzwyczajniej w świecie tej manifestacji jutrzejszej.
Poza tym na dniach będzie budowany nowy odcinek o pseudopatriotach w Holandii, o znaczeniu znaków patriotycznych w Holandii, o noszeniu odzieży patriotycznej i tak dalej. Więc to będzie dość ciekawy temat. Więc troszeczkę się tego nazbierało, tak? Być może będzie też jakaś dyskusja z kimś poważnym, z kimś cywilizowanym na temat tego, co on myśli, bo może ja myślę inaczej niż inni myślą. Może niekoniecznie się mogą ze mną zgadzać, więc tutaj trzeba najzwyczajniej w świecie podebatować na ten temat. A teraz jeszcze na chwilę wróćmy do Ubera. Dostałem parę zapytań odnośnie Ubera. Czy w każdym mieście podczas jazdy Uberem jest taki sam zarobek? Ja cały czas Wam odpowiadam, że to nie jest taki sam zarobek w każdym mieście, dlatego że każde miasto różni się przede wszystkim ilością orderów i można mieć więcej lub mniej. Czasami ma się więcej orderów, zarabia się mniej, a czasami ma się mniej orderów i zarabia się więcej. Wszystko jest uwarunkowane, tak cały czas powtarzam, tym, jak my szybko jeździmy. No, sorry. Jak my szybko jeździmy, jak szybko dostarczamy to jedzenie, więc najzwyczajniej w świecie to jest uwarunkowane od tego. Więc tutaj też będziemy więcej poświęcać. Jutro nie będzie odcinka odnośnie Ubera. Nie wiem, czy jutro przypadkiem ta cała manifestacja, na którą mam jechać, zobaczyć, jak tam ludzie manifestują. Biją się może i w ogóle chcę Wam to pokazać. Być może po tym z automatu przeciągnę i zaloguję się do Ubera i zobaczymy, jak się lata na Uberze. Może już jutro zobaczycie cokolwiek. O, polubienie jedno. Dziękuję. Ktokolwiek tajemniczy mi wysłał polubienie, dał łapkę w górę. Jak coś, to zapraszam na czat. Możecie na czacie pisać. Możecie zadawać pytania. Oczywiście tak wygląda opcja jak na razie Ubera. Jak będziecie mieli więcej tutaj pytań o Ubera, pytajcie, bo dość sporo maili zaczyna do mnie przychodzić, co jest dla mnie ok. Trochę zadziwiające nawet. Zaciekawiła Was praca w Uberze. Oczywiście w Uberze zarabia się więcej niż, nie wiem, w fabryce, na kurczakach i tak dalej. W zależności też, kto i jak podchodzi do czasu online. Dlatego, że są, ja widzę, stworzyły się dwa obozy. Jeden obóz twierdzi, że jak jesteś 8 godzin online, to 8 godzin jesteś w pracy. Drugi obóz stworzył się, który twierdzi, że tak, zgadzamy się z tobą, jesteś w pracy tylko wtedy, kiedy najzwyczajniej w świecie dowozisz jedzenie i jak zakończasz, to jesteś wolny. No i o, witam, witam. A Uber Taxi nie istnieje w Holce? Sebastian Borkowski pyta. Witam, dobry wieczór, Sebastianie. Istnieje Uber Taxi w Holce. Mr. Fosterek, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam cię bardzo gorąco. Miło, że ktoś się odezwał na czacie. Już myślałem, że sam klepię do tego monitora. Ale jeśli chodzi o Uber Taxi, są inne procedury przyjęcia. Trzeba więcej wymagań spełnić odnośnie samochodu, badania trzeba zrobić, licencję trzeba zrobić, więc to jest dość takie fakt-upowe. Lekarza trzeba zrobić, jest troszeczkę tego do zrobienia, jeśli ktoś pyta o Uber Taxi, ale ja głównie jestem na Uber Eats, czyli jakby na siostrze Uber Taxi, która dowozi jedzenie. Tutaj z kolei, no mówię, pędzimy, będzie więcej tych materiałów, dzięki za łapkę w górę. Będzie się trochę więcej działo odnośnie Ubera, więc będę na pewno zmieniał miasto. Po to, żeby Wam pokazać, bo ludzie pytają, no jakie są zarobki w innym mieście, bo tylko w jednym mieście jeździsz, może to miasto jest super i dlatego tam tak dobrze zarabiasz.
Ja wam pokażę, że można o wiele lepiej zarobić, tak? I cały czas powtarzam, że ja uważam, że czas pracy w Uberze to jest ten moment, kiedy klikamy w aplikacji odbierz zamówienie, idziemy, odbieramy zamówienie, dowozimy zamówienie, dajemy właścicielowi zamówienie i wylogowujemy się. Znaczy, czyli zakończamy przejazd. To jest ten czas pracy. A jest w Holandii ruska mafia. Nie słyszałem, żeby ruska mafia to była. Jeśli jest, to może gdzieś tam w kącie siedzą. Mister Fostorek. W każdym bądź razie, ja tak samo uważam, że to jest tylko ten czas pracy, więc czas online trzeba mniej więcej na pół dzielić. Czyli tak naprawdę, jak widzicie, na koniec dnia podsumowanie 8 godzin online, to tak naprawdę 4 mniej więcej godziny człowiek 3 godziny jeździł. To jest też kwestia, ile jest rejsów, tak? Bo na przykład ostatnio miałem chyba 42 euro i 8 tylko rejsów. Co najzwyczajniej w świecie przekłada się, te rejsy były około 15 minut, więc sobie łatwo gdzieś tam wykalkulować, ile czasu tak naprawdę byłem w pracy, bo resztę czasu to poświęciłem na sklep, na kawę, na spotkanie, na serwis motoru. Już tutaj trochę rzeczy było zrobionych. Także to musicie o tym pamiętać. Oczywiście, jak chcecie się dorwać do tego Ubera najzwyczajniej w świecie, kontaktujcie się ze mną. Mogę wam jak gdyby ułatwić to, przeprowadzić was przez ten cały etap, łącznie z pierwszymi 25 przejazdami. A potem już po 25 przejeździe zawsze macie opcję wypłaty codziennie do 25 przejazdów. Tak jak już mówiłem wcześniej w materiałach, jest opcja, że tylko macie co tydzień. 25 przejazdów w dobrym podmuchu można w 3 dni zrobić. Aczkolwiek miałem jednego mistrza, który 25 przejazdów zrobił w 1,5 dnia. Zaskoczył mnie. Miałem drugiego mistrza, który 25 przejazdów zrobił w tydzień. Sebastian Borkowski pyta, a jak to wygląda z ubezpieczeniem, jeśli nie masz innej pracy, tylko sam Uber? 2 minus... Fostorek, 2 minus 2 razy 2 plus 2. Naprawdę? Nie, nie będę się bawił matematyką z tobą. Sebastianie, ubezpieczenie, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest kwestia indywidualna. Dlatego, że w Holandii najlepiej jest się ubezpieczać samemu. To nie jest żart. Naprawdę samemu jest się o wiele lepiej jest się ubezpieczyć. Ubezpieczyć się prywatnie, że tak powiem, bo ubezpieczenie agencyjne, bo tak jak tutaj piszesz, jeśli nie masz innej pracy, tylko sam Uber, no jest kiepsko w kolektywie się ubezpieczać, bo w kolektywie nie mamy za wiele pola manewru. Otwarcie ci to mówię. A mamy obowiązek ubezpieczenia. I tutaj sprawa jest dość taka, tego ubezpieczenia, jakbym powiedział, taka gorąca, bo prawo mówi, że do 3 miesięcy masz prawo się ubezpieczyć. Do 3 miesięcy, tak? W ciągu 3 miesięcy. Tylko, że pracując na Uberze, licz się z tym, że może coś się stać. Ktoś w ciebie wjedzie, przewrócisz się, nie wiem, jakiś rowerzysta ci przyhamuje, wlecisz na niego, no cokolwiek, jakakolwiek mała, błaha sprawa i gdy lądujesz na szpitalu albo na spudzie, no to wtedy się zaczyna akcja, bo jak dostajesz rachunek za wizytę albo za przyjazd karetki, to boli kieszeń, dlatego warto jest poświęcić 100-110 euro na przykład. Oczywiście nie namawiam, ale przyjmując, że pierwszy tydzień na przykład robisz lub robisz te pierwsze 25 przejazdów w ciągu tego pierwszego tygodnia, jak najszybciej, wchodzi ci opcja wypłaty codziennej, wypłacasz sianko i się ubezpieczasz. No, 25 przejazdów to przy najmniejszej linii oporu to jest około 130 euro. Więc akuratnie można powiedzieć, że na ubezpieczenie zarabiasz. Ale kiedy jeździłbyś w mieście, który ma booster,
Choćby 1,3, 1,5 nawet by, to masz o 30-50% więcej tego zarobku. Więc jak widzisz, jest łatwiej się samemu ubezpieczyć, Sebastianie Borkowski. I oczywiście ja rekomenduję, ja twierdzę, że nawet osoby w agencji, które pracują, w agencji pracy, naprawdę powinny pomyśleć o tym, bo wywalają do agencji około 110 euro, 105 euro miesięcznie na kolektywne ubezpieczenie. To jest pseudoubezpieczenie. Więc lepiej by było sobie z jednej pensji odłożyć 130. Witam serdecznie, Bartoszu. Odłożyć ze 130 czy tam 120 euro na najtańsze ubezpieczenie, na przykład Silver Cross albo CZ. I wtedy najzwyczajniej w świecie ubezpieczyć się. I tylko pracodawcę poinformować, że proszę, to jest mój numer ubezpieczenia, mam własne ubezpieczenie, proszę mi już więcej nie pobierać za ubezpieczenie. Wtedy mamy ten pakiet pełny, mamy darmowe leki, karetki, sretki, dubetki. Tak to wygląda. Więc jeśli macie dalsze pytania, a jak długo musisz pedałować na miejsce, w którym mieszkasz? Fostorek. Powiem Ci tak, ja latam skuterkiem, więc jak jestem na przykład w Amsterdamie, no to 20 minut jestem w domu. Jak jestem w Zandamie, to około 30 minut jestem w domu. Jeśli jadę do Alkmaar, to jest około 1,5 godziny. Jestem mniej więcej, mówię, 1,5 godzina 10, mniej więcej godzina 15 jestem w domu. Jeśli jadę do Alphen an der Rhein, to jest, proszę ciebie, około 2 godzin. Tak trzeba mniej więcej policzyć. Około 2 godzin jestem w domu. Aha! Chodzi ci, ile muszę dni przepedałować, żeby zarobić na czynsz? Słuchaj, ja mam pracy. Jeśli Uber byłby tylko moją pracą, obijałbym się tak, jak to robię, żeby tylko materiały nakręcić, żeby tylko wykręcić te minimum 6 dych dziennie. Nie przez cały dzień oczywiście, tylko przez parę godzin. Może inaczej ci powiem. Jeśli bym tą pracę potraktował jako pełnowymiarową i pracował średnio 8 godzin, nawet do 12, to jeden tydzień. Jeden tydzień i mam chałupę zapłaconą. No, dlatego, że no, u mnie chałupa 800 kosztuje, bo mam mieszkanie z rachunkami, z wszystkim około 800 euro. Internety, srety, dupety, wszystko wliczając w to. To mniej więcej tyle muszę teoretycznie pedałować. No i oczywiście w ten pakiet, ten tydzień całej jazdy, powiedzmy, mówię 8 do 12 godzin, no to jeszcze wliczamy ubezpieczenie, nie? To jest podstawa. Ja mam teraz i tak trochę wyższe ubezpieczenie, dlatego że wziąłem wyższy pakiet, bo jestem troszeczkę taki podchorowany i dość często korzystam z lekarza. Więc no najzwyczajniej w świecie musiałem jakby dodatkowe pakiety, dlatego że w ubezpieczeniu można wykupywać dodatkowe pakiety. Będzie materiał o tym, jak zrobić sobie ubezpieczenie. Teoretycznie mógłbym teraz pokazać, ale to tak nie jest zbytnio na temat. Śledziłeś wybory w Enelta? Rutte, Rutte. Jestem happy. Jestem happy, jestem happy, jestem happy. Tak samo dzisiaj otrzymałem dość fajny, ciekawy post od jednego z widzów odnośnie patriotów w Enel, polskich patriotów w Enel, polskich znaków w Enel. Czy ma to w ogóle rację bytu i sensu? Jeśli chcecie, mogę Wam zacytować początek tego naprawdę dobrego postu.
sens noszenia patriotycznej odzieży Wenel. Mniej więcej tak to się będzie nazywało. Jaki to jest sens? Czy ma to sens? Takie mniej więcej pytanie padło i zarazem padła odpowiedź, że nie. I tu bym się zgodził z tym. Dlatego, że 95% nie Polaków nie zrozumie emblematów, dat, haseł. Kto doskonale rozumie? Drugi Polak. Sens pokazywania drugiemu Polakowi spodni, koszulki, etc. z orłem jest żaden. Dlaczego? Bo inny Polak pozna cię z odległości wielu metrów na ulicy, czy to w sklepie, bez względu na ubiór i przepłacone kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie ciuszki, na przykład bawełniane z orłem. Różnią się od takich samych, z tej samej bawełny bez orła, brakiem orła oraz kilkukrotnym mnożnikiem cenowym. I to jest święta prawda. Tutaj ja się z tym zgadzam. Nie wiem, czy wy się z tym zgadzacie. I tutaj piszę dalej, że od moda. Nie krytykuję, tylko wkurza mnie to, że taki jeden z drugim, poobwieszany orłami, symbolami wydarzeń, gdzie prawdziwi patrioci życie oddawali, a o których pojęcia nie ma, reprezentuje również mnie. A dlaczego dalej? Pozna po stylu bycia, mowie, włożeniu się, wszyscy wiedzą, o czym mówię. Jesteśmy takim jednym specyficznym narodem w nowożytnym świecie, tak niepowtarzalnym, unikatowym. Odwaga Polaka niejednokrotnie determinowana jest ilością wypitej wody, torbami wywąchanego białego proszku, sterydami w dupie. No, oczywiście to jest post jednego z moich widzów, taka wiadomość, którą mi wysłał. Dużo gadamy, nic nie robimy. Na kantynach każdy jest niezastąpionym, nie do ruszenia, specjalistą. Przełożony może nam gałę opierdzielić. Fantazje te zostają na krzesełkach w momencie opuszczenia kantyny, wejścia na halę. Z mega, super, hiper bohaterów stajemy się zwykłymi popychadłami. Holendrów, nie Holendrów. Ciapaków i tak dalej, i tak dalej. Co wy o tym sądzicie? Pozdro dla wszystkich, ja dopiero po pracy. Witam serdecznie, Pawle. I kontynuując jego tutaj wiadomość, że tak powiem, cytując jego wiadomość. I tak dalej. Jest 40, on jeden. Pluje niejednokrotnie nam w twarz, obrażając nasze Polki kobiety. Mowa tutaj o szefach, prawda? Bez reakcji, co sprytniejszy patriota w koszulce lub bez, zawtóruje ciapatemu śmiechem, podlizując się. Nie omieszka również szepnąć w przykładowe ucho, że Marek już dwa razy dziś był w toalecie w godzinach pracy na stolcu. 40 do 1. Godzina pracy, ciężkiej pracy, średnio 10 euro za godzinę, w tygodniu około 40. Marzeń, szczyt marzeń i ambicji, być najmniej poważaną, najbardziej sprzedajną, niehonorową nacją w Holandii. Zgodziłbym się poniekąd. Patriotyzm i odwaga znika, gdy w perspektywie mamy możliwość zostać pominiętym przy nadgodzinach. Sprzedajemy się za kilkadziesiąt euro, choćby 40, ale po pracy za bramą, gdzie już możemy założyć swą bluzę z cichociemnymi. Chuj, że pojęcia nie ma o tym, co kaman. Fajny kolor. Nagle jak za dotknięciem czarodziejskiego fiuta znów jesteśmy Polakami. To jest zapis tutaj jednej tutaj osoby, jednego z moich widzów, który już się zaczyna wkurzać na te znaki patriotyczne, a nie ukrywam, że jest to gorący temat, który będę poruszał. On na pewno wywoła niezwykłą skalę hejtu, bo ci wszyscy właśnie sterydowi panowie, którzy twierdzą, jadąc do Polski, że ciapak, Holandia jest do dupy, pieprzyć to, wraca tu i szefie, ja dla ciebie wszystko za 10 euro na godzinę, nie? Dlatego ja osobiście wolę pracować na Uberze i nie zaliczać się
do tej klasy, gdzie 8 godzin no, trzeba tyrać. Ktoś musi, ja to rozumiem, ale bądźmy poważni. Na chwileczkę odskoczę, bo tutaj Fostorek pyta, a ten Rutte to dobrze czy nie? Dobrze, Fostorek, bardzo dobrze, że Rutte. Tomasz Sketty, witam Cię serdecznie, nie dostałem powiadomienia. To sprawdź dzwoneczek, czy masz wciśnięty na wszystkie powiadomienia. Paweł Szczepaniak, mamy złote myśli, hehe. A to chyba normalne zachowanie 95% ludzi, Fostorek pisze. No właśnie, tylko po co wtedy te znaki, tak? Ja nie mam orła na bluzie, bo ja nie czuję się patriotą. Ja uważam, że miejsce patriotów jest tam, nie tu. Tutaj patriota nic nie zrobi. Jesteś super patriotą, w dupie masz Holendrów, w dupie masz przysłowiowych, zaznaczam, bo ja ich tak nie nazywam, tych całych ciapatych, Holendrów, nie Holendrów i tak dalej. To wracaj do Polski, po co tu jesteś? Nachlać się, naćpać? No. Czytajmy dalej. Jakie to przykre. Tu jest takie lekkie przekleństwo, ale omijam je. Jakie kur polskie. Polak Polaka rozpozna wszędzie. Polak Polakowi wilkiem wszędzie. Tu błędne przypisanie cech tym dbającym o siebie nawzajem zwierzętom. Polak Polakowi z zazdrości, zawiści potrafi podłożyć świnię wszędzie. Polak Polakowi bratem być powinien. Jedna matka, ojczyzna Polska, wszędzie. A nie jest. I małe szanse, że kiedykolwiek będzie. I dlatego wkurza mnie fakt noszenia ciuchów patriotycznych przez większość noszących tylko dla powodów, broń Boże, nie miałem zamiaru wsadzać do jednego wora wszystkich. O nie, nie szufladkuję. Nie chciałem urazić kogo, kto nie daje sobą pomiatać, trzyma się z rodakami w kupie. No, zobaczymy, czy jutro na ten manifest przyjadą właśnie tacy ludzie, którzy się trzymają razem. Chętnie pojadę i to zobaczę. Chyba tak zrobię, jeśli dojadą. Ma jakieś ideały i nie wierzy. Chciałem natomiast urazić wszystkich tych uzurpatorów patriotyzmu i żeby nie było spamu. Nie chcę się, muszę na kolanach żyć w tej Holandii. Zmuszają mnie do tego moi rodacy. Nie chce mi się wyjaśniać dlaczego. Kto ma coś oprócz nitki trzymającej uszy w głowie zrozumie. Kto nie ma, niech jak najdalej ode mnie. Chwała wielkiej Polsce. Dość mocno jeden z widzów się wypowiedział i nie ukrywam, że w 95% się z nim zgadzam. Tomasz Sketty pisze, pomimo, że skończył pracę, jest w stroju balowym, tak jak na prawdziwy alien. Tak, bluza Ubera, dlatego, że zszedłem przed chwilą z roboty, obiecałem, że zrobię live'a, więc dotrzymuję słowa. Nawet nie zdążyłem się dobrze rozebrać. O co chodzi z tym manifestem? To jakaś schadzka prawdziwych Polaków? Bartosz się odpyta. Z kolei Fostorek pisze, ja mam właśnie bardzo pozytywne doświadczenia z rodakami w UK. Nigdy mi nic złego nie spotkało z ich strony, tylko dobre wrażenia. Trafiłeś na tych dobrych, na te 5%. Bartosz, manifest jutro o godzinie 14 na Muzeum Plain jest międzynarodowy marsz, manifest odnośnie wolności i demokracji. Mówię międzynarodowy, bo on się odbywa w jednym czasie, 20 marca, czasu, że tak powiem, lokalnego naszego, w większości państw. Grecja, Słowacja, Polska, Stany Zjednoczone. No jest tego sporo. Witam. Na Uber Eats w NL jest jakiś minimalny wymiar godzinowy, który trzeba wyrobić przez tydzień? Rafał Ludwin, dobry wieczór. Nie. Jeśli chodzi o pracę na Uberze, na chwilę znowu odskakujemy. Cieszy mnie to, bo możemy sobie teraz skakać dowolnie po tematach. Jeśli chodzi o jakiekolwiek minimum, w Uberze tego nie ma.
Nie musisz wracać do lokacji, skąd wyjechałeś, odebrałeś jedzenie, żeby czekać na następne. Możesz sobie robić tak, jak ja to robię. Jeszcze raz powtarzam, wtedy nie jestem w pracy, bo kiedy zrzucam jedzenie, oddaję jedzenie, to najzwyczajniej w świecie nie jestem wtedy w pracy, tak? Więc możesz sobie jechać na kawę, herbatę albo do pani na czerwone latarnie, że tak powiem, albo kobietę, do żony odwiedzić i tak dalej, a jak trzeba, to i tak ci order dopadnie. I wymiaru godzin minimalnych nie ma. To nie jest house bez ork, który wymaga minimalnie 4 godziny shifta dziennie. Nie, w żadnym wypadku. Nie kupuj w Maxyfie, tylko w lokalnych knajpach. Dali mi to. Tak. W McDonaldzie po godzinie 20, jak trafiasz do normalnego McDonalda, to dostajesz picie. Przychodzi dobry menadżer, to przychodzi, siema chłopaki, siema dziewczyny, co tam, kawka, herbata, coś do picia, co chcecie, woda, Red Bull. Nie żartuję. Proszę. Red Bullek. Też jest. Grzegorz DST, witam cię serdecznie, Grzegorzu. Ale się fajnie robi, widzę, ludzie się schodzą. A już martwiłem się, że nikt nie będzie. Także nie kupuję fosterek. Grzegorz, witam. Za to, że Polakowi to się zgodzę, ale muzułmanie też się nie lubią. Marokańcy z Turasami, Turki z Kurdami. A wiem to z pracy, z życia. Tutaj może to dobrze, że już z rodakami nie pracują. Paweł Szczepaniak, to jest święta prawda. Marokaniec i Turek, oni się nienawidzą. Teoretycznie swego czasu mieliśmy takie sytuacje, że Polak z Niemcem się nie lubił, ale zauważyłem, że znowu Polacy w dupę wchodzą Niemcom i już raptem restrykcji na razie nie chcą. Co jest w ogóle chore, tak? Bo ja, owszem, miałem docelowy punkt wyjechać do Hiszpanii, zatrzymałem się w Holandii, ale Niemcy to szerokim łukiem omijałem. Turasy obgadują Holendrów, Holendrzy Turków. Zgadza się, tyle że w Holandii tak naprawdę, mimo że Holendrzy obgadują Turków, że oni są wielodzietni, że oni się obijają, że u nich praca to abstrakcja, to tak naprawdę ja osobiście trzymam w dużej mierze z Turkami i Marokańcami, a jeśli chodzi o rodaków Polaków, to jest ich garstka. Na tych dwóch rączkach bym ich wyliczył, których mam znajomych, z którymi utrzymuję stały kontakt. Także wiadomo, no, to jest różnica. Tyle, że na przykład widzisz, no, obgadują, ale tureckie bazary są boskie i każdy na nie biega. Swego czasu w Polsce, z moich jeszcze czasów młodzieńczych, były tarasy, były bazary ruskie. Ale niestety, Polska przestała Rosję lubić, gdzie wcześniej 4 litery im wchodziła, tak? A. Jak dealer narkotyków? Kto? Co? Fostorek. Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Tomasz Sketty. Po ostatnim live'ie coś czuję, że będzie ekstra długo. Dlaczego? Bo teraz mamaka i Reda. Liczba fajek. Dajemy radę. Nie może być długo, słuchajcie, bo jadę jutro na manifestację. Generalnie grupa umarła na WhatsAppie. Gdzieś tam na Telegrama się przenieśli. Nie mam zbytnio informacji. Ale zapowiada się dość duża grupka Polaków, którzy jutro będą na tej manifestacji. Dlatego na tą manifestację pojadę. I zastanawiam się, ilu tych Polaków wypowie się chociaż tyłem do kamery, dlaczego tu przyjechali i co chcą osiągnąć. To jest mój cel. Chcę to zobaczyć. I to specjalnie dla Was, dla moich widzów. Z doświadczenia wiem, że Turcy dobrze pracują, ale dramat jest z Marokańcami. Zgadza się, tylko bardzo często Turka i Marokańca się myli. Tak, w Polsce też na Telegramie grupy się zgadują. No, zgadza się, bo Telegram nie jest monitorowany, WhatsApp jest monitorowany przez Face'a i tutaj padło hasło, że niby ta grupa, gdzie była rozmowa, została przyblokowana. Niby, ale coś tam chodzi. A propos fajek, zorganizowałbyś mi jakiś przemyt do UK, bo posłucha. Czemu przemyt?
Trzeba tylko sprawdzić, ile prawnie można i paczka i wysyłasz. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda i sucha. Twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie w ziębi. Pływajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Zgadniesz, kto to napisał? Ho, ho, ho. Przemku, poddaję się. Nie wiem, kto to napisał. Nie mam pojęcia. Fostorek, wpuszczę twój post, tylko proszę, nie przeklinaj więcej. Jeden karton na łeb, Fostorek pisze. Pracował u mnie jeden Polak, był mechanikiem i pokazał, jak nie powinno się pracować. Szkoda, bo pokładali w nim dużą nadzieję. Sienkiewicz pisał. O, dzięki, Tomasz. Szymon Biel, kaliber 44. Niedługo kończę studia w NL. Masz jakieś rady, jak ułożyć sobie tutaj życie? Nacjonalizacja, obywatelstwo, kobieta, chałupa. I samo się ułoży. Może tak ci to powiem. Może w ten sposób. Tomasz Sketty, spotkać się z Polakami. Tak. Jadę spotkać się z Polakami. Aha, do Bartosza. Bartosz, Tomasz Sketty ci radzi spotkać się z Polakami i pogada się, jak jest. Tylko uważaj z jakimi, bo jak się spotkasz z tymi bardzo zawistnymi, to za dobrze nie skończysz. Asymilacja, praca nie przez biuro i na pewno będzie dobrze. Zgadza się, zgadza się. Pełna asymilacja. Ja osobiście nie ukrywam, że jak widzę typa w bluzie, Polska walczy na tle jakiegoś orła polskiego, który stoi w sklepie i ciśnie hasło co za łeb ciapaty, QHKH, jeszcze przy kobiecie, to ja naprawdę zastanawiam się, po cholerę on tą bluzę zakłada, bo no flagę Polski większość Holendrów rozpoznaje, tak? A do tego KH i oni już wiedzą, że to Polak. Więc tu się chyba zaczynam zgadzać z tym, co mi napisał jeden z widzów. Ach, te gogle, Fostorek. Co rozumiesz przez pełną asymilację z waszego doświadczenia? Mickiewicz Adam pięknie napisał. Albo zaakceptujesz świat, w jakim jesteś, albo wracaj do Polski. Bo jeśli masz problem z zaakceptowaniem gejostwa, lesbijstwa, adopcji, wielokulturowości, co za tym idzie, wielonarodowościowego kraju, w którym możesz spotkać przeróżne, że tak powiem, nacje, nie potrafisz zaakceptować teoretycznie monarchii, to kraj nie jest dla ciebie. Musisz zacząć to rozumieć. Język holenderski, zacząć się uczyć, angielski, doszlifować, udzielać się. Eutanazja, dokładnie. Jeśli tego nie zaakceptujesz, to tego nie zrozumiesz. Ale jeśli zaakceptujesz, to zrozumiesz i wtedy możesz podjąć decyzję, czy jesteś za, czy jesteś przeciw. I tylko mieszkanie w dobrych dzielnicach i dużo rozmawiać z Holendrami. Lubią gadać, poznawać ludzi. Zgadza się. Aczkolwiek nie wiem, czy wiecie, w jednej prowincji pewne biuro, które u mnie na tapecie wylądowało, polecam wam zobaczyć ostatni odcinek, najzwyczajniej w świecie buduje hotel i w tej prowincji mieszkańcy tej miejscowości zaczęli się burzyć, że nie chcą tego hotelu, że nie chcą Polaków w hotelach. Holendrzy są za tym, żeby asymilowali się w małych mieszkaniach,
a nie w spędowiskach hotelowych. Bo wtedy w takich spędowiskach oni się w żadnym wypadku niczego nie nauczą. Oni Holendrzy chcą, żeby na przykład Polacy, którzy przyjeżdżają, uczyli się języka, brali aktywny udział w wydarzeniach w danym regionie, tak? No, Fostorek, rotopamen. Nie daje nic po holendersku. Autem, skuterem. Tak, kultura jazdy jest potrzebna, aczkolwiek dzisiaj miałem trzy takie sytuacje, gdzie odnośnie nauki jazdy, ja nie wiem, chyba jakbym został instruktorem, to co niektórzy instruktorzy by mandżur zwinęli, bo tak jak uczą, to dobrze, że skuterem jeżdżę, to mniej się wkurzam, slalom gigant, nie mam je nara. Uprzejmość. Tomasz Skieti napisał bardzo dobry komentarz. Uprzejmość, uprzejmość, a nie jak było kiedyś. Co kło? Ja tu byłem pierwszy z pier. Ja też. Uprzejmość. Musisz być uprzejmy, Bartosz. Musisz się uśmiechać. Na dzielnicy jak wychodzisz, a widzisz gdzieś z bloku obok, z klatki, z domu wychodzi burman. Ładnie powiedzieć dzień dobry. Chuje morche, chuje midach, chujawon. Chuchaciem. Zagadać. Oni bardzo to lubią. Ja na początku byłem zadziwiony tym uprzejmością, tym uśmiechem. Teraz jak ja wychodzę na przykład na blok, no to na przykład sąsiad na dole pod moją chałupą. Sąsiad mieszka i powiedział, postaw sobie skuter naprzeciwko mojego okna, wiesz, jakby ktoś coś, ja będę słyszał, ja zareaguję. Nie możesz wychodzić z założenia, że Holendrzy są sprzedajnym państwem, gdzie obowiązuje zasada uprzejmie donoszę, bo to jest normalne. Alien, ten patriotyczny tekst o Polsce napisał Adam Mickiewicz. Wiem, Przemku, czytałem. Tylko uwaga na prowincji, może być różnie. Tak, z prowincjami jest różnie, ale uprzejmość jest nadal, jeśli chodzi o to. Nie. Nie. Chuje nacht, nie do końca, bo też masz jeszcze chuje slapie. To jest kwestia, do kogo to mówisz. Masz duch, duj. Fajny dach. I tu jest kwestia do jakiej osoby, w jakim wieku to wymawiasz, Tomasz. To wiesz o tym, nie? Mały żarcik, dobra, widzę. Tutaj na ulicy obcy sobie też mówią dzień dobry. Zgadza się. Na dzielnicy ktoś coś obcy, a to tylko po to, żeby zobaczyć, czy ktoś odpowie, czy ktoś zagada. Tak to jest tutaj w Holandii. Ja tam łapkę zawsze Alienowi daję. O kurde, aż widzę, 6 łapek. Wow, dziękuję bardzo, 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 bardzo serdecznie. Oczywiście, jak chcecie, możecie z Facebooka, z Shokenel brać linka, wysyłać dalej, że jest live, że są takie pogaduszki. Cieszę się, że znowu jesteście aktywni. Ja nie ukrywam, że w ogóle ta transmisja odbywa się już na nowym programie, a to wszystko dzięki Januszowi Filmu. To nie jest żart. Niektórzy z Was mogą się gdzieś tam zastanawiać, a kim jest Janusz Filmu? Więc Wam chwilę o nim. Więc Wam chwilę o nim, że tak powiem, chwilę opowiem. Poczekajcie, to powinno być tu. Nie, tu. O. To jest Janusz Filmu. Janusz Filmu to jest człowiek, który ma bardzo, bardzo, bardzo fajny kanał odnośnie tworzenia materiałów. Najlepsze jest to, jak tworzyć, jak nie wiem, jak oświetlać. Wszystko związane z filmowaniem. Tylko najlepsza rzecz, jaka jest, zaciekawiło mnie, bo kiedyś dostałem jakby w rekomendowanych materiałach właśnie
Janusz, filmuj światło konturowe. Najlepsze jest to, że ten człowiek całą wiedzę w większości przekazuje rapując. Naprawdę. Wejdźcie sobie i zobaczcie sobie Janusza filmu, na przykład światło konturowe, albo jak uzyskać filmowe kolory, prawda? O, taki zwykły tytuł. Ale wchodzicie i zobaczcie, gościu rapuje, prawda? Janusz nałożył śmierć, a to kabaret oczywiście. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze do niego. On ma tu wszystko. Czym jest klamra kompozycyjna? Jak ogarnąć equalizer? Tutaj naprawdę wchodząc w wideo, zobaczcie ile on ma poradników odnośnie After Effectu i tak dalej. I to też jest rapowane. Tutaj naprawdę, on tylko chyba na live'ach swoich, a ma już ich parę, na swoich live'ach najzwyczajniej w świecie mówi, resztę rapuje. Więc najzwyczajniej w świecie polecam Wam jak najbardziej ten kanałek. Coś mi tutaj się zmiana nie chce zrobić. Aha, to muszę wcisnąć. O, jest. Chyba się zrobiła zmiana. Nie, jeszcze uciekło. O, teraz powinno zadziałać. No, jest. Więc całkiem serio polecam. Okej. Okay. 10 ogląda, a 6 tylko łapka. 9 łapka. 9 łapek jest z tego co ja widzę. 11 ogląda. Tutaj na ulicy obcy też. Janusz filmu to słynny raper. Fostorek. Może nie do końca słynny raper. To jest gość, który ma potężną wiedzę i on na moim pierwszym live'ie testowym, który był pierwszy w ogóle w nocy i w ogóle z nosa, gdzie pierwszy raz dotknąłem się programu OBS, wskoczył na mojego live'a. Wulkan, gratulacje, ale twojego komenta... Wiesz co, dam twojego komenta, wrzucę twojego komenta, żeby inni mogli się wypowiedzieć na temat jego. Więc najzwyczajniej w świecie wskoczył i w przeciągu 10-minutowej rozmowy telefonicznej ogarnąłem OBS-a, jak prowadzić, jak tak widzieliście, jak zmieniać sobie sceny i tak dalej. Okazuje się, że ma jeszcze więcej, mnóstwo możliwości, tylko trzeba sobie do głowy powbijać te klawisze i tak dalej. Ja wciąż nad tym pracuję. Także tutaj... nie ukrywam, że no gościu petarda, polecam, zajrzyjcie sobie do niego, bo naprawdę miło tą wiedzę można wchłonąć. Ja nieraz odnośnie światła, akurat materiał oglądałem, to chyba z 5 razy, ale bardziej mi się nuta podobała i to w jaki sposób przekazywał, że mogę teraz ją puścić i znowu otworzyć i znowu fantastycznie tego posłuchać. Dobra, wracamy. Paweł Szczepaniak pyta, czy ktoś z Twoich znajomych miał eutanazję? Może coś na ten temat? Eutanazja. Jest to temat dość drażliwy. Temat wywołujący troszeczkę kontrowersji. Ale uważam, że eutanazja ma prawo istnienia, bo każdy ma prawo zdecydować, czy będąc warzywem chce się męczyć, czy woli już skończyć tą męczarnię, tak? Może tak to ujmę. Żal mówić, pisać. Byłem świadkiem tego naocznym. Później zastanawiasz się, zadajesz pytanie, naprawdę. Zgadza się, no. Sam moment odpięcia aparatury dla mnie, jako dla medyka, no jest bolesne. Byłem podczas... odcięcia, bo my to tak nazywaliśmy, odcięcia od sprzętu u mojej przyjaciółki. No nie było, znaczy u mojej przyjaciółki, mamy, nie było to jakoś radosne dla mnie, nie? Ale zgadzam się, że dzięki temu, że człowiek ma prawo wyboru, że jest to dobre. Tomasz, trzymam cię za słowo, że udzielisz wywiadu, więc normalnie... Mm.
Proszę dla ciebie. Masz numer telefonu. Możesz wysłać teraz wiadomość na WhatsAppie. Chętnie bym chciał osobę, która by opowiedziała ze swojego punktu widzenia o eutanazji. Wulkan! Uber Eats to gówno. Gratulacje. Zastanawiam się dlaczego. Co ci nie siadło? Pedały ci skrzypiały? Serio, serio. Katolicyzm wtedy umiera i to wszystko, co wynieśliśmy z kościoła. Ja na szczęście dużo z kościoła nie wyniosłem. Dlatego, że no nie ukrywajmy, kościół to też mafia. Paweł Szczepaniak. Uwaga, pod pseudonimem Wulkan spinki wlazły. Ja tam do spinek nic nie mam. Ale to Aliena kanał nie chce szkodzić. Nie, Tomasz. Śmiało się odezwij. Chętnie, chętnie porozmawiam na ten temat. Możemy zrobić wywiad. Wulkan, kochanie, ty moje. To o co chodzi z tym Uberem i dlaczego to gówno? Czy chciałbyś się wypowiedzieć, czy może na twoim kanale wysłuchamy tego? No cóż, lubię hejterów, darmowe maszynki do napędzania komentarzy. Zawsze powodują, że ci, którzy lubią czytać wulgaryzmy, napędzają rozmowy, które potem wybijają materiały do góry. Jeśli o tym mowa. Oczywiście dajcie łapkę w górę. Zastanawiam się, czy są łapy w dół. Nie, łapek w dół nie ma. I oczywiście ja mam coś dla was. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie. Teraz będzie najlepsze. Oferuję wam na przykład w moim sklepie, gdyż mam otwarty już sklep. Takie oto fantastyczne produkty. Jeden z nich właśnie się pokazał na czacie. Ciach. Maseczka, moi mili. Ta. A co to za numer? A Fostorek, jak się nudzisz, możesz zadzwonić. Byle nie teraz, bo audycję. Audycję. Rany. Jeszcze z radia mi zostało. Bo mam live'a, ale jak masz jakieś pytania, zawsze możesz odezwać się, jeśli chcesz na jakiś temat porozmawiać. Tomasz Sketty, a to już czytaliśmy. Normalnie teraz bym powiedział: bam, wrzucę wam reklamę. Niech każdy obejrzy reklamę do końca. Zamiast maseczki wolę koszulkę. Słuchaj, dobra, ja nie będę taki bum, pach. Na tą chwilę mogę ci zaoferować na przykład produkt z mojego sklepu w postaci. Uwaga! 3, 2, 1, tadam! Kubeczek Schokenel. Boom! Czy takie coś ci odpowiada? Tak, Paweł Szczepaniak, tamto to można powiedzieć, że to były majty. O, 10 polubień. Dziękuję. Także tak to wygląda. Także tutaj odnośnie eutanazji, no to jest temat woda, ale być może jak widzicie, jeden z widzów udzieli wywiadu, jak to wygląda, więc będzie ciekawe. Na pewno będzie materiał odnośnie właśnie zrobię tych pseudoznaków, znaków w Holandii patriotycznych i pseudopatriotach. Szymon Biel o eutanazji. Kto chorował, ten wie, jak bardzo może boleć. Wierzą, że ktoś, kto cierpi na raka, może chcieć odejść, bo ból jest nie do zniesienia. Szczególnie jeśli lekarze rozkładają bezradnie ręce. Szymon zgadza się, dlatego w Holandii przede wszystkim bardzo jest rozbudowany sektor leczenia raka. Ale to twój numer czy jakiejś poradni? Fostorek, mogę być dla ciebie poradnią. Tak, to mój numer. Wysłałeś mi wiadomość? O kurde. Autentycznie. A, Tomaszu. To może być bardzo ciekawo. Dlatego, że
Kamilion się odzywał w tej sprawie, wiesz? I Kamilion zapraszał mnie do współpracy, tylko nie wiem, na czym to stanęło, czy on będzie po mnie jutro, czy go nie będzie. Zobaczymy. Jak go nie będzie, to będę na manifestacji. A jak będzie, to wolę być u ciebie. Nie ukrywam. No więc mamy temat na jutro. Jeśli po mnie przyjedzie Kamilio. No, dobre pytanie, tak naprawdę. No, dobre pytanie. W przeciągu roku dwóch moich sąsiadów to zrobiło. Moja sąsiadka tydzień temu miała raka kręgosłupa z przerzutami. Lekarz z metalową walizką wchodzi i po zabawie. No, to jest fakt. O! Okej. Tomasz, mamy... O, Fostor! Pozdrawia spoza Europy. Widzisz? Fostorek, dotarło. Też cię pozdrawiamy. Przepraszamy, że jesteś poza Europą. Ale Fostorek, jak dobrze tak wędką strzelisz, to do mnie dorzucisz. Mówię ci. Myśmy kiedyś odwalili taki manewr, że popłynęliśmy sobie do Anglii. No. Motorowa. Dwa razy 250 koni na dupie. I ogień. Mniej więcej 3,5 godziny nam to zajęło. Będzie się szczepić. Kto? Teraz live, bo dobrze się ciebie słucha. Tomasz Skety pisze. Paweł pisze, będzie się szczepić. Paweł, kto? Bo do mnie dzwonili w sprawie szczepionek. No i poinformowałem panią, że jeśli będę mógł zrobić live'a z tego, jak mnie szczepią i powiedzą mi, jaki skład szczepionki dokładnie, dlatego, że muszę wiedzieć, czy przypadkiem nie mam uczulenia na coś, to chętnie biorę tą szczepionkę i to jak najszybciej, no bo jestem troszeczkę w grupie wyższego ryzyka, dlatego, że jestem trochę schorowany. Najzwyczajniej w świecie pani odpowiedziała, że muszą to przeanalizować i tak dalej, i dadzą mi odpowiedź. Więc chyba nie będzie szczepionki dla mnie. Powszechne jest w Polsce, że umierający na raka usypia się morfiną. Mój ojciec tak zakończył. Fostorek, moja matka też brała morfinę. Miała dość porządne problemy, powiem tak ogólnie, rakowe. I powiem ci, że w pewnym momencie też się uodporniła delikatnie na morfinę, musiała dawkę podnieść. Ja ci powiem, że no nie jest nic wesołego, prawda? Ale bardziej wesołym tematem są, bym powiedział, triki w Uberze, tak? Dlatego, że no, mogę wam powiedzieć, co my tu mamy. Wiesz, że Pfizer się nie zaszczepił, jego rodzina też? Okej, okay, niezła nowość. Dla znieczulenia i szoku endorfinowego. Skety. To prawda. To dobra ciekawostka, Paweł. Tego nie słyszałem. Generalnie jeśli chodzi o trik w Uberze, jednym z dobrych trików, które dobrze się praktykuje, zawsze Uber płaci za, a przed wprowadzeniem szczepionki na rynek sprzedał wszystkie akcje firmy. O, wiedział, jak zarobić, nie? Najzwyczajniej w świecie Uber pokazuje mapę na aplikacji, taką googlówkę, taką najlepszą, tak, którą oferuje. I wedle tej mapy jest to płatne. Czyli jak wam na mapie nieraz pokazuje 4,5 km, o, dodaj link again. Okej. Proszę. Także najzwyczajniej w świecie
pokazuje sobie mapa i wedle tej mapy jest wliczane. I nieraz jest, że pokazuje wam 4,5 km, a trasa mniej więcej idzie tak, trzeba gdzieś tam na końcu nawrócić i tak pojechać na przykład. I powiem wam, że jeśli znamy troszeczkę topografii terenu, tak jak ja tutaj poznałem w Zandamie, jeżdżąc parę dni, taką trasę można skrócić o połowę. Najzwyczajniej w świecie są przeciski pod torami, bo na przykład po drugiej stronie torów tutaj dowozi się często gęsto jedzenie. Więc żeby tory przelecieć, mapa drogowa, ta Google, ta Uberowa, pokazuje nam, że musimy przez dworzec przejechać estakadą i tak dalej. A my przelatujemy tunelkiem dla rowerów i wyskakujemy z drugiej strony i oszczędzamy 2-2,5 km, za które i tak Uber płaci. No taki jeden z trików. Jazda na azymut to jest drugi trik. Także eutanazja jest powszechna w wielu krajach, gdzie niby jest niedozwolona. Jest niedozwolona w krajach ortodoksyjnych. Tomasz Sketty pisze. Dobra, okej, eutanazja temat na wywiad. Już więcej nie napiszę. Zgadza się, Tomasz. Tomasz, to moje, moje. Gdzie jest kamilion? Czemu nie dzwoni? Może mu się zapomniało, no ale dostał zaproszenie z Izraela, bo teraz tam świętują, bo się prawie wszyscy zaszczepili. Ale nie mógł, bo nie ma zaświadczenia o szczepieniu. No to ma pecha, gościu, 5,5, tyle powiem. Współczuję mu, że taki go niefart trafił. Manifestacja. Zastanawiam się cały czas nad nią. Naprawdę. Z jednej strony chcę być, żeby zobaczyć tych Polaków, którzy przyjadą. Żeby wam pokazać, czy będzie faktycznie jakaś tam większa manifa, czy tak naprawdę policja, która uczy się schematu działań tych manifestacji, w ciągu 30 minut zakończy tą manifestację ich, obojętnie w jakim stylu. Ja uważam, że gdyby w Polsce tak szybko policja reagowała na manifestację, to by nie było manifestacji, ale nie porównujmy. Tutaj jest boom, z biurka poszło, a w Polsce. A policjanci tak stoją. Dobra, Zenek, jeszcze 2 godzinki. 5 dyszek na godzinę mamy teraz. Więc to jest ta różnica. Tu z kolei w Holandii to jest. Janek, szybko, bo do biura się spieszę. Pała! I to nie byle jaka, bo to 80, setki, 120. Długość tych pałek, więc tutaj nie ma, że boli. Wpadają w tłum i wychodzą tak naprawdę oni z założenia, że nikt nie kazał przychodzić i manifestować. I właśnie tu jest taka różnica. Właśnie się dowiedziałem, że wszyscy umrzemy. Wracamy do piwnicy. Fostorek, dobry jesteś. A więc tutaj ta sytuacja z tą manifestacją, no to jest kwestia, jak to długo potrwa. To jest bardzo dobre pytanie. Owszem, media obrócą to tak, żeby to miało ręce i nogi. Nie pokażą tych czarnych momentów. Wiem, że na przykład ostatnio na manifestacji dwóch reporterów sięgło im się, mimo że mieli akredytację, znaczy akredytację, mieli prasówki, blachy, tak jak ja mam. Oznaczeni byli, sięgło im się. Jeden na szpitalu skończył z rozciętym łbem. Więc tutaj widzę, no, pan władza do końca nie. Spokojnie, Tomasz. Wiem, że najzwyczajniej w świecie robią szybki porządek. Owszem, czasem, no, za mocno przeginają, ale tutaj lokalizują po telefonach aktywnych, dlatego tak szybko rozbijają imprezy, które gdzieś się kręcą. Wiesz co, to jest prawda.
Paweł. Oni tutaj takie. Jak się ludzie zbierają w grupie, to wiadomo, że każdy z telefonem, i tutaj następuje taki boom, takie źródełko tego ciepła, i oni w ten sposób wiedzą, że coś się tam zaczyna kroić, albo coś jest tam niepasujące. No, jak to tak może być, że 20 telefonów w jednym miejscu, prawda? Więc najzwyczajniej w świecie wyjeżdża jeden radiowóz na zwiady cywilny. Ło, chłopaki szykują się do dymu. Puh. Przyjeżdża za chwilę 10 radiowozów. A wy co? Manifestik? Nie, nie, proszę pana, my jedziemy do domu, my wycieczka klasowa. Tak już manifestu nie ma. To, że umrzemy, to pewne. Co do piwnicy, to jeszcze się okaże, Szymon pisze. Bartosz, co sądzisz o holenderskiej policji w porównaniu z polską? Polska policja nie dorasta Holendrom do pięt. Bądźmy realistami. Wystarczy, tak mi tutaj ostatnio jedna z osób powiedziała, że w Polsce bojówka wyskoczyła na ulicę, gliniarze wyszli i sorry, poszli do domu, tak? Tutaj jest inaczej. Tutaj policja ma kilka departamentów. Tu mamy od zwykłego dzielnicowego, który wpadnie na herbatę, po krawężnika, cyborga na motorze, cyborgi albo hornety, albo szerszenie na nie się woła, hornet. Paweł, nie przeklinamy. I więc tutaj jest opcja, że masz potem konną, gdzie konie są uczone taranować ludzi, gdzie normalnie koń tego nie robi. Koń stara się przeskoczyć człowieka jak przeszkodę. Te są tresowane, rozdeptać. Więc najzwyczajniej w świecie tu organizacja policji, manifa i tak dalej, to jest tak: wpadł, rozpierdziel, wypad. Nawet by wystarczy popatrzeć na filmiki, jak podjeżdżają turtlesówką, czyli wiklinowe. Niektórzy ludzie się śmieją, że o, wiklinowe tarcze mają, co to ma być, tej pałka, ha, u nas mają plastyki. Tylko że polski policjant nosi plastikową tarczę ważącą, nie wiem, około 20 kilo, 15, niech będzie 10. A tu wiklinóweczka dwukilowa, półtora kilowa, którą tak naprawdę raz, że się broni, a dwa, może atakować. No, już parę razy widziałem, jak z wiklinóweczki wyłapał ktoś. Nie, mylisz się. Fostorek, to, że wyłączysz lokację w telefonie, do wygrywaru nie pokażę. To, że wyłączysz lokalizację w telefonie, nie znaczy, że ci nie ma, jak znikasz. Nie, w żadnym wypadku. Dlatego, że wciąż wysyłasz sygnał do anten odbiorczo-nadawczych. Ich tworzy się triangle i wtedy widać, że w obszarze na przykład trzech nadajników, w trójkącie tych trzech przecznic znajduje się jakaś większa grupa osób. Bracie, to słowo na pisze się przez CH. Aha! No, to jest do wcześniejszego, do Pawła. Tomasz pisze. Wojsko, tekst też słabo płaci w Polsce. Owszem, tu armia w Holandii jest w większości zawodowa. Dlatego Holandia jest najlepszy, ma najlepszą armię logistyczną, jeśli chodzi. To są najlepsi logistycy. Jeśli chodzi o płatności, nie, nie, nie. Mam paru znajomych, co pracują w armii tutaj holenderskiej. Nie, mają jakieś tragedii. Tu w ogóle nie ma porównania do Polski. No ale jeśli chodzi o policję, no to mówię, czasami podjeżdża gablota i wypada na przykład czterech, pięciu chudzielców. Wpadają, namierzają tylko jedną osobę, ściągają ją z tłumu od razu, dwie gabloty, jedna gablota podjeżdża jeszcze dodatkowo, poblokowani. Dlaczego mają powszechne reklamy Werke bei Defensie? Co do tej policji, a w ich działaniach poza manifami, to za chwilę Bartosz. Tomasz, dlaczego? Chodzi o to, że
tam się, to jest praca, to jest tak jak wiesz, nie wiem, na szklarni, tak? Ludzie się zmieniają. Ma kontrakt na rok i stwierdza w dupie, nie przedłużam sobie dalej, nie chce mi się, tak? No więc jest rekrutacja, tak? Poza tym nowe jakby departamenty może odpalają, nowe sprzęty, więcej miejsc pracy, więc może też dlatego. Poza działaniami na Manifach, policja jest. Większość policjantów, których poznałem, osobiście mogę wam powiedzieć, że bez problemu żółwik, piąteczka, przybijam z nimi. Mam paru znajomych policjantów na wodzie, gdzie jak mnie widzą, to Ariele! O, siema, siema, co jest? A gdzie ty tam płyniesz? No, tu i to holuje. A, holujesz? A daj numer do właściciela. No masz. Tu se zadzwoni. A, dobra, płyń dalej. Gdzie normalnie inną osobę jakby hamowali, no to te 15 minut dłużej na pewno miałby kontrolkę. Także tutaj oni są dość tacy socjalni, jeśli mogę to powiedzieć. Ciekawostka do sprawdzenia. Choconel. Bojowe jednostki armii holenderskiej są włączone w struktury Bundeswehry. Okej. No jakoś nie będę tego sprawdzał, nie ciągnie mnie do tego sprawdzania, ale jeśli bojowe jednostki są wprowadzone, okej. Francja też wszelkie bojówki wysługuje się Legią Cudzoziemską, tak? Francja to pudelki, gdzie wojsko jest tylko na sztukę. Bądźmy realistami. Tak to wygląda. Wybiła 124, moi mili, więc powolutku będę uciekał, żeby najzwyczajniej w świecie coś tutaj jeszcze stworzyć. A jak twoje zdrowie? Miałeś już to świństwo? Tak, Marcin Kowalski, witaj. Tak, to świństwo przechodziłem 3 lata temu. 20, znaczy 20 mówię, 2018 roku. Na przełomie marca przechodziłem na SARS-1. Zgadza się. Zgadza się, Tomasz. SARS-1. SARS-1 od SARS-2 różni się tylko delikatną zmianą budowy molekularnej tego wirusa. A jak dla mnie tego na potrzeby marketingowe nazwali, jak go nazwali. Żebyście widzieli minę lekarzy, kiedy wrzucili mnie na ostry dyżur. Przyszły pierwsze wyniki. Momentalnie, kurwa, spot został wyczyszczony. Mi założyli maseczkę. Ja się zacząłem burzyć o maseczkę. Mówię, dlaczego mam mieć maskę? Co jest grane? Wpadł taki stary lekarz, patrzy na doktorkę. I najzwyczajniej w świecie bierze i krzyczy: Pani wypadł, wejście tylko w kombinezonach, jemu ściągnąć maskę, zwiększyć dawkę tlenu. O, 6 godzin, prawie, nie, 8 godzin, nie, 6 godzin, 6 godzin byłem na spodzie, potem mnie przynieśli. Miałem 6 dni, leżałem i przeszło. Miałeś farta, kolego. 12 dni w izolacji w szpitalu, 2 miesiące rekonwalescencji. 2 miesiące wracałem do zdrowia. Do sklepu, do którego jeździłem 10 minut rowerem. W pierwszym tygodniu po wyjściu ze szpitala zajęło mi to godzinę z łzami w oczach. Płakałem na ulicy. Nie mogłem jechać praktycznie. Ale musiałem kupić jedzenie. To była moja misja. Nie miał kto mi zbytnio tak pomóc, bo nikogo nie prosiłem. Nie lubię. Osłabienie było i potliwość. Wow, tu masz naprawdę Marcin farta, bo u mnie ból mięśni był nie do zniesienia, mięśnie po prostu odmawiały posłuszeństwa, zapalenie płuc. Miałem zapalenie gardła z transmugennym przerzutem na płuca. SARS-1 pełna, powikłania po... O kolego, trochę mi zostało. Akurat nie mam tu, nie położyłem sobie obok, ale insulinka jest.
Tyle ci mogę powiedzieć. Problemy z oddychaniem to nie jest żart. Normalnie nie pokazywałbym wam, bo to nie ma co się chwalić. Nie pokażę wam całej maszyny, ale pokażę wam kawałek. Ktoś coś poznaje? Pytania? Wiecie, co to jest? Także nikomu nie życzę konkretnego przejścia SARS-u. Paweł Szczepaniak, do następnego pozdro dla wszystkich. Paweł Szczepaniak pozdrawia wszystkich. Dałem radę, ale nie palę, Marcin Kowalski pisze, ale muszę przyznać, że myślałem, że ty taki mądrala trochę jesteś, ale cofam te słowa, masz naprawdę dużą wiedzę na tematy światopoglądowe. O, dziękuję serdecznie, Przemku. Witam cię w ogóle. Wcześniej cię gdzieś tak chyba na czacie nie widziałem. Jak coś, to subskrypcja. Jeśli nie subskrybujesz, daj łapkę w górę. Chętnie przyjmę łapkę w górę. Paweł Szczepaniak uciekł od nas. Pozdrawiał wszystkich. Jakby ktoś pytał. Ja osobiście spalę i też kończę. A to, co widzieliście, tak, to jest respirator. Pompa powietrzna. Niskociśnieniowa. Ona. I ona mi tłoczy powietrze. I co, nie zamknęli wszystkiego? Nie do końca wszystkiego. Spod sala, w której byłem, została odizolowana. Lekarze momentalnie zaczęli wpadać maska, kombinezon. A potem jak byłem na górę, znaczy w ogóle mieli mnie przewieźć do innego szpitala, ale że u mnie gorączka w pierwszym stadium, gdy mnie zabierali, a zabierali mnie, bo moja kumpela z knajpy zadzwoniła po karetkę, mówi: stary, ty już coraz gorzej wyglądasz. To dwóch medyków dwa termometry używali, bo nie wierzyli. 42,7 miałem gorączkę. 500 ml fizjologii z paracetamolem dostałem, żeby zbić ją delikatnie. Zbili ją, ustabilizowali mnie na poziomie 39, chyba 6 albo 9. Przetransportowali mnie do szpitala w Amsterdamie. Na najgorszy szpital, Boven Eye Hospital, któremu nikomu, najgorszemu wrogowi temu szpitala nie polecam. Najgorsza obsługa. Nie, no nie fartem jest to, że do dzisiaj się tam jeszcze poniekąd leczę, no bo szpital szpitalem, ale okazuje się, że jeszcze interniści, diabetycy są tam w miarę. I na spodzie znowu lekko gorączka poszła w górę, więc tak naprawdę odizolowali moją salę i korytarz. I miałem być przewieziony, ale że mój stan stabilny nie był do końca, bo gorączka się znowu utrzymywała na poziomie tak 40, 41 nawet dochodziło. Najzwyczajniej w świecie stwierdzili, że robią miejsce, że znaleźli miejsce i na trzecie piętro mnie zawieźli. Najlepsze, co dostałem, to było najpiękniejsze. Nie to, że indywidualna sala, bo w ogóle są indywidualne sale w większości przypadków. Generalnie łóżeczko, telewizorek, słuchaweczki, internet, ogromny pokój, tak, własna łazienka, prysznic, toaleta, wszystko. To było to, że miałem widok na kanał. Naprawdę. To mnie gdzieś tam uspokajało. 42,7. Zagotowany byłeś. Tak, to się ciągnęło mniej więcej od tygodnia, narastało. Najbardziej mnie wkurzało to, że na początku powiedzieli, że tylko parę dni, a odizolowali mnie z automatu, wiadomo. No, przychodziła pani z tablecikiem, w drzwiach takie wielkie okienko, nie, przykładała i co by pan sobie życzył? Ja mówię, no poproszę ziemniaczki, tam to. Do picia, no kawka razy dwa, dwa razy herbatka i jeden soczek. Nie ma problemu. Tak było układane przy kolacji, już śniadanie.
Z kolei przy śniadaniu przychodziła, albo zaraz po śniadaniu przychodziła, zbrała na obiad order i po obiedzie zaraz zbrane było na kolację i zaraz po kolacji było robione na śniadaniu. I przyszedł lekarz i mnie opierdzielił, to pamiętam, że nie biorę lodów. Że ja mam mieć lody. Mówię, panie kochany, po cholery mi te lody, przecież to zimne. No właśnie o to chodzi. Masz zadupczone gardło, wszystko. Mówi, nie, nie, nie. Lody, lody, kolego. Mała porcja lodów na obiad, na deser. No i jadłem lody. Czy mam wspierających na sito? Wspierających na sito. Co to jest sito? Bo jestem trochę nie w temacie. Czy twoich znajomych zabrali na testy i kwarantannę? Tak, moja kumpela z restauracji 2 dni później dzwoniła do mnie. Mówi, że przyjechali, próbkę jej krwi pobrali do Królewskiego Instytutu Morfologii. I tam chyba, tak, od jej mamy też pobrali. A no ja, jako że pracowałem na wodzie, naprawa silników i tak dalej, najzwyczajniej w świecie nie byłem w stanie gdzieś tam wyznaczyć ludzi, z którymi miałem kontakt. Lecz dziwnym trafem ustalili, z kim blisko przebywałem dłużej niż 10 minut i tak dalej. I nie ukrywam, że chyba z 30% tych osób, które ustalili, posprawdzali. Osoby trochę w szoku. Po co mam krewdować? A, czy ktoś mnie wspiera przy kontencie? Widzowie. Nie, jeśli chodzi o wspierających, mam funkcję wspierających na kanale, ale na razie nie ma chętnych do wspierania mojego kanału, więc jak ktoś chce wspierać mój kanał, to ma dwie opcje. Mogę wam te opcje. Kurde, to chyba było tu. Zobaczmy. Zgadza się. A, ale nie fart, bo akurat czat mam zasłonięty, ale mam pewien szybki pomysł. Poczekajcie. Przyłączymy się. Wam pokażę, bo jest sobie taka opcja. Tutaj widzicie? Tu na dole możecie wcisnąć ten guzik i możecie wspierać, znaczy wspierać, takiego jakby donate'a dać podczas czatu. I wasz dany, jak to określić? No Boże, słów mi zabrakło. Wasz tekst, który piszecie, zostanie wyróżniony. W zależności ile tam wpłacicie, tyle sekund będzie taki wyróżniony, jak na przykład mój kubek na samej górze strony będzie. Albo jak sobie wejdziecie na stronę, to macie kliknij wspieranie i macie tam trzy pakiety wspierania, prawda? Więc to nie jest złe, bo najzwyczajniej w świecie, jak wejdziecie w wspieranie, to macie pierwszy pakiet, że was uwzględniam przy wspierających, wstępnie zmontowane ujęcia i filmy z spadkami otrzymujecie. W drugim pakiecie macie wcześniejszy dostęp do nowych filmów i produkty ze zniżką. Czyli macie rejsy łodzią lub wędkarskie rejsy za 50% ceny dla jednej osoby. A z kolei w trzecim pakiecie, jakbyście wykupili, to otrzymujecie darmowy rejs łodzią raz w miesiącu dla 2 osób. Czas rejsu 1 godzina w lokacji Amsterdam lub okolice. No, tak wygląda ewentualne wspieranie, więc jak ktoś chce wesprzeć mnie, będę wdzięczny. Wybacz, że drążę temat, ale jak to możliwe, że nie zrobili wtedy lockdownu? To proste. Nie było ciśnienia i reklamy na to. SARS od bardzo dawna nam towarzyszy.
SARS, cholera i inne choroby. Tego się nie nagłaśnia. Ja znam osobiście osobę, która po mnie, przełom czerwca 2018, też miała SARS 1. I nie było żadnego, nie wiem, halo w telewizji, że ła, SARS 1. Nie, to jest normalne, tak? To jest wirusologiczne działanie i jeśli masz SARS 1, 2018 rok, ja się teraz śmieję, że w 2018 roku można powiedzieć, że starszego brata korony przechodziłem, tak? Czyli SARS-a dwójki. Zauważ, że ten cały srowit to jest nic innego jak SARS 2. Więc no tutaj fosforek to jest normalne, no normalne. No. Tak samo jak grypa i tak dalej, no. Grypą też możesz zarażać, tak? Są inne choroby, które drogą kropelkową też się przenoszą. Więc tutaj oni tylko najbliższe otoczenie moje zbadali. To oznacza, że już wtedy umarliśmy, a teraz to tylko Matrix. Szczerze? Teraz to jest kampania reklamowa, po prostu firmy farmaceutyczne postanowiły zrobić użytek ze swoich mózgów i przetestować co nieco. Ja uważam, że zawsze, kiedy pojawia się jakaś szczepionka, to zawsze dziwnym trafem pojawia się przed tym choroba. I potem szczepionka działa. Ciężko się choruje, to prawda, ale śmiertelność według statystyki nie odbiega szczególnie od grypy. Zgadzam się z tym, co mówisz. No tak, no. Te statystyki, co oni podają, dla mnie są po prostu śmieszne. Tak ci to powiem. Więc mi pozostał respiratorek, wszystko, parę powikłań, dlatego że no, miałem dość ciężki stan, tak? To wszystko w sumie są mutacje jednego wirusa, więc to pewnie nie będzie koniec wznowień tej atrakcji. No, zastanawiam się, skąd się wzięła cyfra 19, tak? Może już 18 razy to było. Może ja miałem liczbę 18. Albo po drodze, nie wiem, co roku jeden, to może miałem 15. Jest to dla mnie teraz śmieszne, owszem, bo przeżyłem to i nie było to dla mnie w żaden sposób fantastyczne przeżycie, a najgorszemu wrogowi bym nie polecał przejścia z pełnymi objawami, z pełnymi powikłaniami SARS-u jedynki, czy tym bardziej dwójki. Masz jakieś przemyślenia na temat tego, jak WNL będzie wyglądać po COVID-zie? Bartosz, 19 od 2019. Aha, no to ja miałem 18, słuchaj. Najzwyczajniej w świecie powiem ci, że świat po COVID-zie więcej zamówi na Uberze, więcej ludzi na ulicach, więcej imprez, więc częściowo jakby mój content pierwotnie tego kanału delikatnie wróci. Fakt faktem, nie będę zarabiać na tych filmach z eventów, bo nie będę miał praw autorskich do tego, ale na pewno ze spotem oglądalność odbuduję, która była na poziomie milionów paru. Ale że wykasowałem materiały właśnie pod content rozrywkowy, więc mi to uciekło. Szkoda, że nie mówią, że robią 10 razy więcej testów niż wcześniej. Dlatego jest więcej wykrytych zachorowań. Tak naprawdę więcej ludzi nie choruje, tylko mniej niż wcześniej. Tu bym się zgodził. Bo na przykład wcześniej nie było tylu tych testów i tej zachorowalności, ten słupek nie szedł do góry. Teraz robią faktycznie więcej testów, tym bardziej, że żeby przejechać granicę, przelecieć granicę pociągiem, czy statkiem, czy tym bardziej samolotem, trzeba robić testy. Co za tym idzie? No, idzie ta wykrywalność. A ja myślę, że kiedy srowit minie, będzie to życie takie troszeczkę jakby się uczyć od nowa, bo
No jednak roczek prawie pyka jak bijemy się z tym COVID-em. Najwięcej co mnie boli, to przez ten srobit nie odbył się zlot Sail 2019. On jest tylko co 5 lat. 2014 byłem na nim, fantastyczna opcja, wow. 2010 też, wow, znaczy 2009, sorry, petarda. 2019 nie zrobili masakra. Ty miałeś 03, bo się w 2003 pojawił, albo ewentualnie MERS miałeś. Raczej MERSa miałeś. MERS. No, kurde. Powiem ci, że no jest to dość możliwe, że mogłem mieć Mersa. Tak patrzę. Aha, blisko wschodni zespół oddechowy. No i od 2012 roku wybuch koronawirusa zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie. Nie chcę się z tym kłócić, wiesz? Ale możliwe, że MERS 2012 to było. Ale ja mam w papierach wpisane, że to SARS, nie? SARS 1. Że SARS 1 miałem. mam to w papierach wpisane. W każdym razie pełna izolacja. To nigdy nie minie, będzie tylko gorzej. Nie mówię o zachowaniach, będą skracać smyczy. Dla mnie teorią spiskową jest COVID, a nie podważanie COVID-a. Bo tak raptem pojawił się srowit, na początku identyfikowany jako SARS-CoV-2, czyli młodszy braciszek koronki, którą ja przechodziłem. I raptem potem się pojawia, boom, wdzięczna nazwa, a potem się pojawia, że są szczepionki. To jest po prostu tworzenie. To jest tworzenie jak dla mnie i tutaj nie zmienię jak na razie zdania na ten temat. Słuchajcie, z tego co mówiłem ja, ale dobra, poczekajcie. Ja muszę tu jedną sprawę wyjaśnić sobie. Muszę tutaj szybko wykonać jedno szybkie połączenie, więc przez chwileczkę możecie mnie nie słyszeć, ale muszę się dobić do jednej osoby mimo późnej pory. Ale zdaje się, że się nie dobiję, w związku z czym może nie być w najbliższym czasie materiału o eutanazji, aczkolwiek może się pojawi. Okej. To szybka wiadomość. Wysłana i po zawodach. Jak wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Aha, no oni mi tu wysyłają, żeby dołączyć. Ha, ha, ha. Ludzie, nie mam czasu w tej chwili instalować sobie Telegrama. Tutaj chodziło raczej o przepychanie technologii mRNA, RNA, a nie same szczepionki. Mm.
Tak, Szymon, dobrze napisałeś, że tu chodzi o pieniądze. Miałeś z kimś kontakt z Arabii Saudyjskiej albo byłeś na wycieczce w Izraelu w 2018? Nie, do Izraela nie jechałem. Większość kontaktów, jakie miałem, to miałem kontakty z Amerykanami w 2018 roku. I to na początku roku, tak. Tylko z Amerykanami miałem kontakt. Jeśli chodzi o to, o to pytanie, fosforyk się zagłębił. Słuchajcie, palę fajkę i będziemy kończyć. Dlatego, że muszę rano wstać. To już obojętne, czy z Kamilem OG będziemy robić jakiś materiał razem, czy on sam będzie robił, bo niby miał mnie zgarniać, ale gdzieś tam chłopakowi się kontakt urwał. Może zapomniał, więc ja się muszę przygotować, żeby teoretycznie na 12 być w Amsterdamie. Sobie na Muzeum Plejnie. Kamerka się ładuje. Szczepionki to racja, są zdecydowanie tańsze, ale wszyscy się bali. mRNA. No są tańsze. Szczepionki są tańsze. Szczepionki dają pieniądze, firmy mają pieniądze. Przy poprzedniej też tak mówiłeś. Warto. Ja wam powiem, że wiecie, no ja to bym mógł tu siedzieć całą noc, ale ja już się za godzina 45. Ty, ale ostatnio to było 5 godzin, Bartosz, no. Ja może zrobię całodziennego live'a. Rozmowy na wszystkie tematy. A może jutro. Słuchaj, Bartosz, wypatruj, bo będzie robiony live albo z marszu, albo z wyjazdu. W niedzielę będzie robiony live. Naprawdę muszę rozgryźć, czy mój telefon poradzi sobie z takimi zadaniami jak GPS, aplikacja Ubera, hotspot. I oczywiście, robiąc live'a, z automatu będę wycięty z możliwości telefonowania. Bo nie chcę na tym słabszym, że tak powiem, ogniwie robić telefonu, dzwonić i tak dalej. Mam tutaj sobie nowego Huawei'a. Huawei'a. Ładny kolor, nie? Muszę sobie go podładować. I najzwyczajniej w świecie. To się ładuje. I najzwyczajniej w świecie kombinuję, żeby pod niego podpiąć kamerę. I dalej, co za tym idzie. O, holender, tu się rozpina. I dalej, co za tym idzie. Na nim mieć podgląd. Dalej. Z matki wypuścić mój internet na kamerę, a Ubera ewentualnie mógłbym robić na trzecim telefonie, ale wciąż jest ta kwestia połączeń przychodzących, więc nie wiem, zobaczę, może się uda, że z drugiego telefonu wypuszczę hotspot. Ja ci pomogę, jestem programatorem, w hobby robię to dla hobby. Ale ja ci pomogę, jestem programatorem. W hobby, robię to hobby. Dostałem sobie zdjęcie. Uj, jaka fajna psina. Nie wiem, kto mi wysłał. O, Tomasz jest. Szymon Biel, lecę, trzymaj się i uważaj na siebie. Będę uważał na siebie. Ale fajny piesek. Ktoś mi peska wysłał. Także ciekawy, ciekawy piesek. Także powiem wam, no muszę ogarnąć to. Muszę się wziąć za to.
Dlatego, że kamera GoPro potrzebuje połączenia Wi-Fi. Może spróbuję z drugiego telefonu. Tam mam troszeczkę słabsze łącze. W ogóle to pytanie, na jakim poziomie jest to łącze. Więc sobie od razu sprawdzę. A sprawdzimy sobie na speed teście to. Speed test. Door Okla. O, dostałem informację. Przypominam. Jutro 11:30. No to zobaczmy. Szału macicy nie ma. 5 meksów na tym telefonie mi pokazuje. Pobieranie. Zobaczmy, ile będziemy mieli uploadu. Znaczy, download mam. Piątkę. Trochę słaby ten test, muszę przyznać. Coś tutaj badziewiasto zaleciało. O, jest tutaj speed test. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Labradorka. Ostatnio mówiłeś o pieskach. Za fajnie by było mieć. Moja suczka będzie. Więc się pytam, jest z papierami wiadomość do Tomasza. Tak, mówiłem o pieskach, że fajnie by było mieć. Moją suczka będzie miała małe. Będzie miała, więc się pytam, jest z papierami. Aha! Jeśli dobrze rozumiem, to będzie miała małe. Nie no, wysyłka 2,32 megabita na tym telefonie mam. Więc jest to dość tragiczne. O, z kolei na drugim telefonie. Ja jestem za, jakbyś miał jakiś szczeniaczek. Bardzo bym przygarnął sobie szczeniaczka, małego pieska. Zaraz zobaczymy. No słuchajcie, różnica jest masakryczna. Zaraz wam spróbuję to pokazać. Dlatego z tego telefonu tak, to jest. Telefon, widzicie, mam telefon, a jest, pokażę wam cały kompletny mój telefon, mam sobie taki fajny składany, nie, no jest ogromna, ogromna różnica, powiem wam szczerze, No i zobaczcie sobie. Spróbuję to wam pokazać. Speed test pokazuje mi 25 na 10 na tym telefonie. Tak. On jest składany. Najzwyczajniej w świecie. Można sobie wziąć i zrobić sobie taki knyf, że można zrobić taki patent. Poczekajcie, że można sobie w ten sposób. Nie wiem, czy przeskoczy. Tak, przeskoczyło. W ten sposób. Widzicie? U góry czy na dole? Żaden problem. No i tak, i na tym widzicie 10, a na tym z kolei jest za słaby.
Na speedteście jest za słabo. 2,32 ma uploadu, 4,80 downloadu. A ten dla porównania, już wam na szybko tutaj przeczytam, że ma dychę uploadu, a 24 downloadu. Więc jest troszeczkę różnica, jeśli chodzi o łącze, więc na pewno z matki będę musiał korzystać. Jak będę z matki korzystał, to wtedy na tej motorolce mogę zrobić Ubera, a na Huawei mogę wtedy wziąć i podgląd zrobić tego, co się dzieje. W jakim wieku jest Chameleon OG? Młodym. Młody chłopak. Co taka obudowa do telefonu? Nie, to jest model dokładnie G8X Thinku LG. I może to nie jest jakby obudowa. Ten telefon to jest matka. LG-ka, matka, tak? Którą wkłada się do dodatkowego ekranu. I w ten sposób mamy dodatkowy dwa ekrany. Tutaj mamy kolor, a tu mamy monochromatyczny. I ta obudowa, bo to jest jakby dodatkowy ekran, jest zasilany z baterii telefonu. Bardzo fajnie na YouTube'a na pracę. O! Ej, muszę wam pokazać to, muszę się pochwalić. Jesteśmy. Czekajcie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jesteśmy razem. We are together. Ostatni obrońcy ojczyzny. Taki baner przygotowali na jutro. Przypominam, że jutro pod AHA spotkanie, ok. To ja mogę odpisać, że ok. Kamilion się nie odzywa, to sorki. Ok. To po sobie na tą chwilę 90% jedziemy na manifę. Napisz, Szokanel, jaki to model. Już ci piszę. G8X Thinku LG. O, czekaj. Thinku LG. Double screen, nie? Podwójny ekran. Bardzo fajny telefon. Przepraszam. To nie korona. Także powoli, moi mili, uciekamy. Zwijamy bąki. Aż zobaczę, co tu się dzieje. Okej. Transmisja działa. Dziś live rekreacyjnie, tylko 2 godziny. Tak, Tomasz, masz rację. 3 minuty i kończymy. A co tam? Tak, rekreacyjnie 2 godziny. Ja swego czasu jakby z Chrisem Maślakiem się ścigałem. Chris tam chyba zrobił 4 czy 5-godzinny, a ja chyba zrobiłem 7-godzinny live. No więc była beka co niemiara. Każdy był zdziwiony. Ale nie robiłem tego live'a jakoś tak teraz z kompa, tylko robiłem to z telefonu, więc sobie wyobraźcie, tyle godzin na łódce ze mną. Ale tęsknię za tym, tęsknię za łódką, żeby sobie
płynąć i robić live'a. Mr. Fosforek. Fosforek, sorry. Dobranoc, pisze. Dzięki, dobranoc. Ja spalam faję. Ostatnia. I robimy zrywkę. Więc zaproponuję wam, jak nie chcecie kubków, możecie kupić fantastyczne maski w tej samej cenie co kubek. Łapki w górę, nie zapomnijcie na koniec. Kto nie subskrybuje kanału, niechaj zacznie. Nie będzie miał powiadomienia. Pamiętajcie, dzwonek wciśnijcie na najwyższy level. Bo jest mi naprawdę przyjemnie. Jak widzicie reklamy na moich materiałach, zawsze oglądajcie te reklamy do końca, bo to też jest dla mnie w pewnym sensie wspieranie. Nie pal tyle. Ostatni, bo Tomasz tutaj bardzo dobrze napisał, że dzisiaj rekreacyjnie 2 godziny. A może 2 godziny i parę minut, bo spalę fajkę. Ale teraz już naprawdę ostatnia. Tak, Bartosz, ostatnia. Ostatnia fajka i kończymy. Tutaj nie inaczej. Naprawdę przyjemnie mi się z wami prowadzi live'y, bo czasami takiego live'a dla 4-5 osób, 10-15 jest fajnie prowadzić, by w miarę cisza na czacie. A kiedyś miałem chyba 30 czy 40 osób na live'ie, ale była burza. Pamiętam wtedy jeszcze jacyś hejterzy wpadli, ale dość często Dominiku Fotos odwiedza moje live'y, jak nie jest w pracy albo nie śpi, bo ma 5-zmianowy system pracy i ona jest administratorem, moderatorem u mnie, więc przechwytywała. Pamiętam, jak jechałem na manifestację do Amsterdamu, to dzięki Domino udało się czat jakoś ogarnąć, bo kiedy ja jadę, pamiętajcie, że jak będę jechał, będę robił live'a z pracy, ciężko jest odpowiadać na komentarze podczas jazdy, bo one są małe na tym ekranie i tak dalej. No, ja mam w ogóle malutki ekranik podglądowy tak naprawdę, więc będę odpowiadał na postojach między jednym a drugim żarciem. Muszę też to rozgryźć, żeby najzwyczajniej w świecie miało ręce i nogi. Na pewno będzie live z Bushcraftu, to nie jest żart. Zrobię dla was live z Bushcraftu, być może poświęcę sobie z 3 do 5 godzin na terenie jakiegoś grillika na fajnej kuchence Biolite Campstone 2 będę robił. Niedługo zobaczycie filmik o tej kuchence i wtedy sobie będziemy mogli gadać, bo sobie ładowanie wszystko podepnę i możemy wtedy bić pianę i prawie razem jeść. Dawaj, let's go! Da, no czekaj, no widzisz, no dopalam, Tomasz. Obiecałem, że spalę ostatnią fajkę i kończymy. O, buzie, ty jeden. Ale Tomasz, co do tego pieska, ja naprawdę, wow, jakbym dorwał się do Labradora, tylko w sensownej cenie. Bo już naprawdę, ostatnio miałem tchórzo Fredkę, fajnego. Pana tchórzofreda, okazało się, że to pan, nie pani, który sobie z mojego balkonu, z 3. piętra kiedyś tam zwiał i potem po prostu sobie poszedł na dwór i już nie wrócił. No, klatka mi po nim została. Tak, Tomek, jakby co, to zrobimy sobie to na Zoomie, ten wywiad nawet. Jestem za, jeśli nie masz nic przeciwko temu. To jest Kunolis. A do końca nie wiem, o czym mowa. Czy ja usłyszałem Bushcraft? Tak, Bartosz. Tak, Bushcraft. Szykuję się najpierw do takiego chilloutowego. Na dzionek, na parę godzin. Ale już sprzęt kompletuję i mam coraz bardziej dość miasta i nie zdziwcie się, jak pójdzie live taki 12-godzinny, kiedy już wyjadę i będziecie świadkami, jak już namiocik stawiam,
żart się szykuje i będziemy prowadzić różne, różniste rozmowy. Myślę, że w przyszłym miesiącu, czyli w kwietniu, do tego dojdzie. Muszę mu po prostu dobrać resztę sprzętu. Muszę jeszcze tylko namiot dokupić. Bo na razie namiotu nie mam, tylko to mi brakuje. Namiot i śpiwór. Te dwie rzeczy. Także tutaj najzwyczajniej w świecie ruszymy do boju. 36 godzin samemu w Puszczy Zielonce, Bartosz pisze. No okej. Okay. Ja ci powiem, w kwietniu zależy, jeśli będę miał dobry tydzień, cały Uberka, to prawdopodobnie po nim będę chciał odpocząć, więc kto to wie, może 48 godzin zrobimy sobie live po live'ie. To już by była masakra, jakbyście zobaczyli co 12 godzin nowy live, łącznie z tym jak śpię. Z Helikona. Tarpa. Wiesz co, na Amazonie mam tarpy, ale myślę, czy tarpa chcę kupować. Kulenmana, bardzo fajny namiocik, widziałem tunel, w którym już kiedyś miałem do czynienia. Tarp jest dobry, jak się gotuje, jak się siedzi. No nie wiem, być może kupię tarpa, wiesz? To jest kwestia mojego podejścia do Amazonu. Dzisiaj odebrałem nóż, fajny bushcraftowy Messy Knife'a. Także będzie już czym ciachać sobie. Aha. Dobra, okej. Nie ma problemu, Tomasz. Bartosz, jak coś, to zapraszam, wiesz, ja zawsze mogę cię zapakować na tylne siodełko skutera i pojechać z tobą w las. W takim razie, moi mili, off, off, off. Nie, Mory nie kupowałem. Ja troszeczkę bardziej na spokojnie idę. No, aczkolwiek przymierzam się z Polski, Bartosz, ściągnąć sobie jeszcze jakiś inny nożyk. O, ale jakbyś sam możesz się wypowiedzieć, to jestem wdzięczny. Tomasz. Także pracuję nad tym, wiesz? Patrzmy, jeszcze chwilę, teraz będę siedział na polskim Allegro, bo muszę żarówki kupić LED-owe do kierunkowskazów. Więc może przejrzę ofertę noży. Nie ukrywam, że najlepszy nóż, jaki bym chciał, to od AK-47. Stare czasy wojskowe mi się przypominają. To był nóż niezniszczalny. To byłby najlepszy do ciachania wszystkiego dookoła. Ile wat? Co ile wat? Tomasz, szybkie pytanie do ciebie. Tak zwana kosa, ale co ile wat? Tak, Bartosz, będziemy w kontakcie. A, żarówki! Żarówki, proszę ciebie, no chciałbym mocne LED-owe żarówki pomarańczowe do kierunkowskazów, do skutera, te małe bulby. Także jakby tam jakieś dziesiątki, piętnastki były, to wow, byłoby super. Z tym jednym pinem na ten mały wsadzik, nie do samochodu, nie, do skutera. Tutaj w Holandii gdzieś tam widziałem, ale szału macicy nie ma z tymi żarówkami. Wiem, że na polskim Allegro są takie fajne, dobre petardy. Także to by było tyle. Moi mili, 15 to nie, bo pójdzie po instalacji za mocno. Ale odpowiednik piętnastki mi chodzi. Tomasz, odpowiednik piętnastki to przy ledzie by było jakieś 5 W. Mniej więcej.
odpowiednik 15 bat. Nie 15 mocy poborowej, bo nie pamiętam, ale chyba te, co mam, to są chyba dziesiątki. Coś takiego. Ale będziemy patrzeć. Trzymajcie się bardzo gorąco, było miło mi poprowadzić. Możesz mieć max 3. Aha. Max 3, no okej, no to chodzi mi, żeby były bardzo intensywne, tak ci to powiem. Żeby niski pobór prądu był. Jeśli 3 waty, tak szczerze, to nie wiem, czy nawet chcę wymieniać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co mają za ofertę. Trzymajcie się bardzo gorąco. Bartosz, dzięki. Jak coś, możesz napisać do mnie. Zawsze można się, że tak powiem, złapać i dzionek na bushcrafcie spędzić. W jakiejś fajnej okolicy. Popichcić i tak dalej. Na biolajcie. Campstone dwójce, bo sobie kupiłem prawie 300 euro. Kucheneczka na drewno, która wytwarza prąd. No więc najzwyczajniej w świecie, moi mili, słyszymy się jutro. Dzięki, dzisiaj praktycznie, dzięki serdeczne i do usłyszenia.